Dobrze, Już nie dziękuję mylił. bardzo. Zanim otworzę prezentację, no to jeszcze powiem osobiście, tak żeby mnie było widać, że bardzo się cieszę, że tak dużo będę miał dzisiaj słuchaczek i słuchaczy. I tak jak powiedziałem, chciałbym mówić maksimum godzinę 10 minut. Jeżeli mi to nie wyjdzie, to proszę mnie. Nie na wszystkie zdania, które są w prezentacji. Prezentacja jest dość bogata, ona jest dla mnie takim konspektem trochę. To nie jest elegancka prezentacja, za dużo tam jest tekstu. Oczywiście od każdego zdania można zacząć dyskusję, więc niektóre sprawy mogą Państwo pisać po prostu. O niektórych sprawach mogą Państwo pisać, ja to później przeczytam. A w tej chwili włączam prezentację. I będę mówił do prezentacji. Widać ją, tak? Dobrze, wystarczy nam to. Marku, widać w trybie PowerPointa, nie w trybie prezentacji. Spróbuj włączyć prezentację, pokaz slajdów. Proszę Państwa, tytuł tego wykładu to feminatywy i inne spory o słowa, o tych innych też trochę będzie. Próba diagnozy i propozycje pozytywne. Na tych propozycjach chciałbym się skupić, one są pod koniec. No one wynikają z tego, że wydaje mi się, że może nadszedł czas, żeby się spróbować jakoś dogadać. Plan tego wykładu jest taki, będę mówił o feminatywach, o historii zjawiska, o słowniku i tekście, będę mówił o rodzaju na tle innych kategorii, o argumentach za i przeciw, także będę o tym mówił, kiedy lepiej nie używać feminatywów, co nie znaczy, że jestem im generalnie przeciwny. Od ponad 20 lat publicznie jestem za feminatywami. Pierwsze zajęcia dla studentek i studentów, w którym tłumaczyłem 20-latkom, że w słowniku warszawskim prawie wszystko było, prowadziłem w roku 2002 albo 2003. W związku z tym nie czuję tutaj jak gdyby wyrzutów sumienia, że jako językoznawca nie próbowałem tego opisywać. Potem będzie druga część wykładu o zmianach inkluzywnych w języku. Spróbuję się zastanowić nad terminami inkluzywność, grzeczność, poprawność polityczna. Stawiam to w nawias, bo to jest termin wartościujący negatywnie i się nie nadaje do dyskursu naukowego. Potem powiem o takiej osi gramatycznej zmian inkluzywnych. No będzie chwila o nazwach quasi-etnicznych i o miarze stygmatyzacji, czyli będzie troszkę o słowie na M, ale nie za dużo. Będzie podsumowanie argumentów w debacie, będzie spojrzenie wstecz, to znaczy spory, takie kampanie społeczne zmieniające język przed 100 laty. To będą Rusini i Ukraińcy, na czy wy już przed wojną, formy adresatywne. Potem przejdziemy do propozycji pozytywnych, czyli potrzeb badawczych i do protokołu zbieżności, nie rozbieżności, tylko zbieżności. Jakich narzędzi będę używał? Będę sporo pokazywał danych z Korpusu Dyskursu Parlamentarnego, z takiej specjalnej wyszukiwarki, którą dla niego zrobił Michał Rudolf. Będę korzystał, uwaga, z portalu orzeczeń sądów powszechnych w pewnych sytuacjach. No oczywiście będę korzystał z korpusów porównawczego Paralelo, z Monko.pl i innych. A, dobrze, tak to zwykle bywa, dlatego Instytut Slawistyki. Proszę Państwa, feminatywa, ewentualnie po łacinie, i feminatywy, i feminatywa to są nazwy żeńskie, osobowe. Niektórzy twierdzą inaczej, to znaczy niektórzy włączają do kategorii feminatywów również matkę i kobietę. Ja nie, dla mnie feminatywa to są derywaty, tak samo jak singulatywa to są derywaty, takie jak słomka, a nie wszystkie wyrazy, które oznaczają coś pojedynczego. No, dzieje feminatywów są opisane nie najgorzej. Najlepiej zrobiła to Małocha Krupa. Wcześniej, nie ukrywam, że ja sam też mam na tej tu jakieś zasługi, ale bardzo dawno temu. I można powiedzieć, że był taki etap względnej, naturalnej równowagi, nie jakiejś idealnej do połowy XX wieku, że była dominacja rzeczowników męskich, no i że jest renesans feminatywów i on jest pierwszy raz skutek wyraźnej debaty społecznej. Taka debata społeczna była też i na początku XX wieku, ale ona nie miała takiego znaczenia dla
procesu. Ten proces był w ramach ogólnych procesów językowych polszczyzny. Nie będę zajmował się techniką formantów. Tak, wzory zawsze były równe i tak jak dzisiaj się dziwimy, że niektóre panie chcą profesorkę, a niektóre chcą profesorę, to tak przecież od kilkudziesięciu lat mamy opozycję pracowniczka i pracownica i wydaje mi się, że zastanawianie się dzisiaj nad tym, dlaczego posłanka, a nie poślica i nie poślini, to jest trochę strata czasu. Zapisałem w nawiasie wyraz ciągnik, bo proszę Państwa, Bańkowski w swoim słowniku celnie zauważa, że ciągnik nie powinien się nazywać ciągnik, tylko ciągacz, bo nik to jest formant narzędzi, ale biernych, a ciągnik mamy mniej więcej od połowy XX wieku, wcześniej był tylko traktor. Więc generalnie formanty realizują różne wzory i to nie jest tak, że jeżeli mamy nagle popularność derywacji paradygmatycznej z końcówkami żeńskimi, to że to jest coś złego dla systemu. System ma i taką propozycję. No i oprócz tego, że feminatywy można rozpatrywać w słowniku, niekoniecznie tym drukowanym, ale takim mentalnym, to trzeba się zastanowić nad tym, jak to było w tekście. O ile nie ulega wątpliwości, że 100 lat temu było więcej feminatywów w słowniku, to znaczy mówiący po polsku mogli sięgnąć po feminatyw, który był w ich głowie potencjalnie, o tyle nie zgadzam się absolutnie z tezami, które są między innymi są w książce, dobrej książce Małych Krupy z 2018 roku, o tym, że 100 lat temu to nie tylko w słowniku, ale i w tekście było to naturalne i że się pisało o nauczycielach i nauczycielkach, pracownicach i pracowniczkach. Tak, w czasopiśmie Ster, który badała Agnieszka Małocha-Krupa, tak, ale to trochę tak, jakby badacz za 100 lat wziął na warsztat Zadrę i Pełnym Głosem i na tej podstawie ustalił, że w latach 90. i na początku XXI wieku w polszczyźnie była duża równowaga feminatywów. Nie, polszczyzna od samego początku, wymieniłem tu niektóre tytuły, Żeńcy, jeżeli Państwo pamiętają, bohaterami są dwie kobiety i starowca, Dziurdziowie, powieść o Rzeczkowej, to nie są Dziurdziowie i Dziurdzianki i Dziurdzinie, Chłopi to też jest powieść o kobietach i mężczyznach. To, że maskulinum generyczne jest naturalne, no jest naturalne nie tylko w polszczyźnie od dawna. To nie znaczy, że nie można próbować go ograniczyć, ale twierdzić, że to jest coś niezwykłego, to już nie. Ja też będę używał maskulinum generalnego, będę mówił językoznawcy, choć na początku powiedziałem o słuchaczkach i słuchaczach, bo to się mieści w mojej koncepcji, w moim podejściu takiego dania znaku językowego, ale nie zmieniania wszystkiego od początku. No i na początek spójrzmy, jak to było z... Spróbuję to przesunąć gdzieś. Jak to było z tą posłanką i panią poseł w Korpusie Debat Parlamentarnych. To jest frekwencja względna, nie bezwzględna. No i jak widać, pani poseł jest na dole, posłanka jest na górze. Wbrew pozorom, to pani poseł nie zaczyna się w roku 45, tylko tak na dobre to się zaczyna w roku 80, 89, czyli ta walka pani poseł z posłanką to są dopiero lata ostatnie. Wcześniej owszem posłanka przez cały PRL trzymała się całkiem nieźle, ale w debatach parlamentarnych. To nie znaczy, że trzymała się i w prasie. No i porównajmy to teraz z senatorką i polityczką. Rzecz jasna, tam gdzie nie było senatu, to w senatorce, znaczy w wykresie senatorki jest wyrwa. Polityczka pojawia się dopiero w XXI wieku. To, że te wykresy spadają zawsze do zera, to jest kwestia techniczna. To mi też Michał wytłumaczył. Tego typu wykresy frekwencji w czasie, to nie znaczy, że użycie spadło. No to jest taka podstawa do tego, żeby powiedzieć, jak to było. To jest ilustracja tego, co powiedziałem. Myślę, że dla wszystkich Państwa jest to mniej więcej oczywiste. Rzeczywiście na początku XX wieku było tak, że jeżeli była potrzeba nazwania kobiety wykonującej zawód, pełniącej rolę, to próbowano tworzyć taki feminatyw. Ale oczywiście nie zawsze, ponieważ oprócz tego, że w Korpusie Debat Parlamentarnych jest mnóstwo wystąpień posłanka, no to jest i wystąpienie z 1919 roku Głos ma pani poseł Kosmowska.
Irena Kosmowska była również wiceministrem w pierwszym rządzie Daszyńskiego, ale nigdy jej nie mówił ministra ani ministerko, była po prostu ministrem. Jeżeli tak, to się do niej mówiło pani minister. Beni pisał o tym, że taki wzór składniowy powinien być. No i to, że pani minister tańczy, to nie jest tylko film dla śmiechu, ale to jest rzeczywiście przykład tego, jak próbowano się z tą składnią mierzyć, odmieniano wszystko. Pani minister, pani ministra, pani ministrowi i tak dalej. Taka była odmiana nie tylko w filmie Gardana, ale takie były propozycje. Oczywiście rzadsze niż stosowanie feminatywów, ale te dwie tendencje się ścierały i one zaczęły walczyć ze sobą bardzo wyraźnie, nie na początku PRL-u, tylko dużo później, w latach 60., a w przemówieniach sejmowych to dopiero w 80. Ofensywa maskulinum i składniowych wyznaczników rodzaju jest oczywiście elementem analityzacji pańszczyzny. To znaczy nie można mówić, że mieliśmy dużo form typu docentka bez tego, że w ogóle mieliśmy znacznie bardziej syntetyczny niż dzisiaj język. Dzisiaj częstsze niż staranniejszy jest bardziej staranny. Bardziej staranny na początku XX wieku nie mieściło się w głowie i stopniowanie generalnie było syntetyczne. Przypadki były syntetyczne, a rzadko analityczne. Dzisiaj mamy pomoc dla Ukrainy, kiedyś byłaby to pomoc Ukrainie. Nie tylko, ale częściej. W związku z tym to, że były feminatywy, to nie jest kwestia wyboru idei, tylko jest to element bardziej syntetycznej gramatyki języka polskiego. Czy to znaczy, że feminatywy są czymś złym? Broń Boże, nie. Od początku mówię i powtarzam, jestem zdecydowanie ich promotorem. No dobrze, ale feminatywom towarzyszyły też żeńskie formy nazwisk i to skutecznie. Kiedy Miłosz wspominał i pisał, kiedy zaczynałem studia wierna teoriom Petra Wiczyckiego, była docentka Jenikówna, no to była docentka Jenikówna. Tymczasem, owszem, do 89 roku w środowisku akademickim żeńskie formy nazwisk były dość popularne, tak, czy do lat 90., teraz już coraz mniej, teraz są nazwiska generalnie dwuczłonowe. No ale dzisiaj, jeżeli pani profesor chce być profesorą albo profesorką, to raczej nie chce być profesorką Nowakową, tylko raczej chce być profesorką Nowak. Nic w tym złego, ale to nie jest stosowanie wzorów przedwojennych. Tyle chcę powiedzieć. Wreszcie feminatywy naprawdę nie muszą mieć barw politycznych. Będę o tym mówił pod koniec. To Janusz Korwin-Mikke był jednym z pierwszych promotorów feminatywów w latach 90. Nie tylko od tytułów, ale i od nazwisk. Premierka Małgorzata Thatcherowa to był stały bohater, czy stała bohaterka jego publicystyki. Bardzo ją lubił. To tyle o feminatywach w słowniku. A teraz przejdźmy do Polek i Polaków. No bo oprócz tego, że mamy feminatywy w słowniku, musimy wybrać, czy się zwracamy do Polaków, czy do Polek i Polaków. Na szczęście, mniej więcej od 20 lat, nie ma wątpliwości, że w większości tekstów, przynajmniej na początku, powinniśmy dać znak, że mówimy do obu płci, a potem już niech będą te maskulino-generyczne. To jest moje podejście. Oczywiście są osoby, które twierdzą, że maskulino-generyczne są złe i nie powinno być ich w tekście dalej. Otóż proszę Państwa, feminatywy nie muszą mieć barw politycznych. To podręczniki do religii jako pierwsze zauważyły obecność dwóch płci w klasie, to znaczy konsekwentnie mówiły w formułowaniu ćwiczeń, że są koleżanki i koledzy w klasie, a nie tylko koledzy. To, o czym pisała i to jej wielka zasługa, Szpyra-Kozłowska i Karwatowska w roku 2005, jak źle są pisane podręczniki wtedy, kiedy się język dziecka kształtuje i kiedy dziecko rzeczywiście ma w tej swojej rzeczywistości szkolnej wyłącznie kolegów i polecenia wyłącznie w formie męskiej, to podręczniki do religii, mogę pokazać przykład z wcześniejszych podręczników, gdzie rzeczywiście są koledzy i koleżanki. Czy to znaczy, że podręczniki do religii realizowały podejście równościowe takie, jak dzisiaj się chce widzieć? No chyba nie. Przeciwnie, podręczniki do religii zaznaczały w ten sposób jakoś pewne różne role społeczne kobiet i mężczyzn, czy dziewczynek i chłopców, ale efekt był podobny. Podręczniki do religii realizowały, można powiedzieć, na poziomie formalnym postulaty gender linguistics.
Dobrze. Teraz rodzaj, a inne kategorie. Językoznawcy mają prawo patrzeć na rodzaj gramatyczny, to ja jestem językoznawcą, płeć w tej chwili nieważna, nie jak na kolejne pole dyskryminacji kobiet, co jest podejściem często spojrzenia do języka, lecz jak na kolejną kategorię gramatyczną, w której jedna wartość ma oprócz znaczenia podstawowego funkcję uniwersalną. Proszę Państwa, w tym roku z moją grupą ćwiczeniową gramatyki, jeszcze nieświadomą niczego, na pierwszych zajęciach, nie wprowadzając ich w nich, zrobiłem ankietę. Rozdałem im kartki, gdzie było napisane pies ma cztery nogi, idę do kina i kilka jeszcze zdań i kazałem ich bez komentarza wybierać. Czy to jest zdanie o teraźniejszości, czy o przeszłości? Czy to jest zdanie o jednym psie, czy o wielu psach? No i otrzymałem wyniki takie, jakie otrzymujemy w wielu ankietach, nie twierdzę, że wszystkich, opisywanych później w nurcie gender linguistic, które udowadniają, że jak są maskulina generyczne, to czytelnicy, czytelniczki widzą tu mężczyzn. Otóż proszę Państwa, niedoświadczeni studenci pierwszego roku polonistyki w zdaniu pies ma cztery nogi widzą jednego psa. A o tym, że to zdanie zwykle nie jest to jednym psie, nie muszę Państwa przekonywać, bo nie trzeba wyjaśniać, że pies ma cztery nogi w stosunku do konkretnego psa. Owszem, pies zjadł tam, nie wiem, kiełbasę, proszę bardzo, to zwykle o konkret. Tysiące ankiet i badań wykazują, że maskulinum generyczne jest niejednoznaczne i tak wskazuje na męskość, ale jednocześnie gender linguistics akceptuję homonimię nazw typu pilotka. Ja też ją akceptuję i pisałem to już 20 lat temu. To nie jest żaden argument, że pilotka może oznaczać czapka, a reżyserka może oznaczać pomieszczenie. Nie pomylimy czapki z kobietą, tak jak nie pomylimy marynarki jako floty z elementem ubrania, w związku z tym nie pomylimy jej też z kobietą marynarzem. To nie jest żaden argument. No dobrze, tylko jeżeli akceptujemy homonimię nazw typu pilotka, to może byśmy zaakceptowali szczerze homonimię odniesienia nazw typu Polacy. To wcale nie znaczy, że mamy nie mówić Polki i Polacy, ale że mamy nie powtarzać tego za każdym razem i uznać uczciwie i szczerze, tak, maskulinum generyczne jest jednym ze sposobów pisania o obu płciach. Mówię o rzeczach oczywistych, ale może dla niektórych autorek, autorów przeciwnych interpretacji one nie są oczywiste. Mało tego, o interpretacji płci decyduje nie tyle znaczenie, ile typ odniesienia. To dopiero odniesienie rzeczownika tłumacz, czy to generyczne, czy to predykatywne, czy to konkretne, mówi mi o jakiej płci myślę, a pod tym względem to maskulina trzeba najpierw opisać. Ja zacząłem to robić w roku 2005, ale nikt tego tematu nie podjął, ja też nie. Dlaczego jest tak, że niektóre maskulina mogą być używane i generycznie w liczbie mnogiej, Polacy tłumaczy, a niektóre i w predykatywum, tak, Marysia jest tłumaczem, ale Marysia nie jest Polakiem. Zanim będziemy się zastanawiać nad tym, jak te maskulina zastąpić feminatywami, może nie zanim, ale równolegle, warto by się zastanowić, jak one działają do tej pory w języku. To nie jest zrobione moim zdaniem. To, co ja próbowałem zrobić, to jest dopiero początek. No i teraz jeszcze raz o jednoznaczności. Zaraz pokażę Państwu dwa przykłady wyszukane w orzeczeniach, w wyszukiwarce orzeczeń sądowych. Wyszukiwałem takie orzeczenia, w których prawnicy spierają się o liczbę pojedynczą i takie, w których spierają się o rodzaj męski lub męskoosobowy. Tych pierwszych jest 10 razy więcej. To znaczy znajduję 225 orzeczeń sądowych, w których prawnicy zastanawiają się, czy liczba pojedyncza użyta w tym tekście jest odniesiona do jednej osoby czy do wielu i 10 razy mniej rozważań innego typu. Dwa przykłady. Te przykłady, proszę je przeczytać, ja ich nawet nie będę czytał. Pierwsze, świadek napisał o kierującym pojazdem w rodzaju męskim, co wskazuje, że nie wiedział, czy jest osobą, że nie wiedział, czy to kobieta, czy to mężczyzna. Tak uznał sąd. Nieważne, że tak uznał sąd. Nawet gdyby sąd uznał, że kierującym wskazuje na mężczyznę, chodzi o to, że w tym orzeczeniu był rodzaj gramatyczny, rodzaj męski, tak? Było sformułowanie rodzaj męski. To znaczy, że dla prawników istotne było rozważanie o liczbie gramatycznej.
No a drugi przykład to jest tytuł wykonawczy. Nie uprawnia do interpretacji pojęcie tytuł wykonawczy z liczby pojedynczej, bo jest to powszechne, a jedna hipoteka może być ustawiona na podstawie, nie wynika to, że jeden tytuł wykonawczy odpowiada tylko jednej hipotece, tylko liczbę stosujemy również generyczne tego tytułu hipotecznego. No to są dla nas rzeczy oczywiste, ale chciałem zwrócić uwagę, oprócz przeprowadzania ankiet, jak rozumiemy maskulina, warto również spojrzeć na to, kiedy te maskulina są rzeczywiście problemem takim interpretacyjnym i czy są kategorie gramatyczne, które są większym problemem. Kończę ten wątek taką informacją, że ja oczywiście wiem, że kłopoty dotyczące rodzaju to są kłopoty, które inaczej odczuwają dwie płcie, przynajmniej duża część płci żeńskiej, a kłopoty z interpretacją liczby to są kłopoty, które wszyscy mówiący po polsku odczuwają tak samo. No dobrze, ale powtarzam, ja jestem językoznawcą, płeć jest na razie nieważna i powtarzam, nie da się stworzyć języka bez maskulinum generycznego na jakimś poziomie, jeżeli ten poziom na rodzaje w ogóle istnieje. No dobrze. Feminatywy wracają do łask, tak twierdzę, i dobrze, że wracają do łask. Nie dlatego, że wynikają z systemu, nie dlatego, że maskuliny są niejednoznaczne, tylko dlatego, że kobiety tego chcą. Oczywiście napisałem w nawiasie nie wszystkie i tłumaczę się, że chcą tego kobiety, których głos jest słyszalny w mediach, które bardzo często i bardzo dużo piszą, a zatem wpływają na nasz język i w związku z tym tego głosu nie można nie wziąć pod uwagę. W tych podstawowych, w tych wieńczących ten wykład propozycjach pozytywnych będzie taka propozycja, żeby zmieniać to, co się da zmienić, ale bez wyrzutów sumienia, bez takiego założenia, że my tym samym dokonujemy jakiejś ekspiacji albo mamy z tego powodu wyrzuty sumienia. Nie, system językowy pozwala na używanie feminatywów. Używajmy ich częściej. Natomiast nie tłumaczmy ani tego, że przed wojną mieliśmy feminatywny raj i że nic innego nie przychodziło nikomu do głowy, przychodziło, ani nie tłumaczmy, że system te feminatywy wymusza. Kiedy lepiej nie używać feminatywów w tekście? Gdy mowa o sytuacji konfliktów, to jest, proszę Państwa, cytat z pewnego polityka. Ten polityk nazywa się rany boskie, z głowy mi wybiło, Biedroń, tak, Robert Biedroń, Wiosna. Jak Tusk wracał do polityki polskiej, to Biedroń powiedział tak, jeszcze nie był w Europarlamencie. Powrót Donalda Tuska do polskiej polityki to powrót do wojny Polek i Polaków. Znaczy bardzo dużo polskich polityków i polityczek ma tak wdrukowane w głowy to powiedzenie Polek i Polaków, Polki i Polacy, tak, przerobione na Polcy i Polaki w tym uchu prezesa, że mówiąc jakby nie jest w stanie użyć innej konstrukcji. Oczywiście można to powiedzieć jeszcze inaczej, powrót do wojny polsko-polskiej, no ale jeżeli już używamy liczby mnogiej, no to jednak do wojny Polaków czy między Polakami, a nie między Polkami i Polakami i nie Polek i Polaków. Wreszcie to, o czym pisałem już 20 lat temu, problemy się zaczynają, kiedy coś wybieramy. Wybieramy z zakresu obu płci. Jeżeli Kowalska jest najlepszą polską pisarką, to my wcale nie wiemy, czy to się odnosi tylko do pisarek, czy do pisarzy. To jest różnie. Na ten temat warto by zrobić badania ankietowe. Dla niektórych jest oczywiste, że najlepszą polską pisarką odnosi się do całej populacji piszących i że jak mówię, że moja córka jest najlepszą uczennicą w klasie, to się do wszystkich chłopców i dziewczynek w klasie odnosi. Ale dla niektórych to nie jest oczywiste. W związku z tym tutaj ja bym uważał z feminatywem. Wreszcie oczywiście musimy pamiętać o względach pragmatycznych. Podręcznik Etyka Języka, bardzo taki znany z 2021 roku, mówi mówmy profesorka, chyba że zainteresowana sobie nie życzy.
podręczniku, w poradniku, który sformułowaliśmy z Jadwigą Lindę i Mirosławem Bańką, napisaliśmy prawie to samo, ale łagodniej. Napisaliśmy, mówmy pani profesor, chyba że zainteresowane sobie rzeczy inaczej. I to rozłożenie akcentów jest dla mnie dość istotne. No ale przede wszystkim, żeby mieć wybór, czy użyć feminatywum w tekście, czy nie, czy mówić o Polkach i Polakach, czy tylko o Polakach, no to najpierw powinniśmy mieć je w słowniku, w miarę możliwości wszystkie. Oczywiście z jakimiś wyjątkami, ale na pewno więcej niż do tej pory, bo co do Polek i Polaków to jest od dziesięcioleci wolny wybór, ale co do polityczek i polityków już nie od dziesięcioleci jest to wolny wybór. Cieszę się z tego, że słowo polityczka utworzone normalnie i używane normalnie weszło do naszego języka. Natomiast to, czy będę mówił politycy powinni się dogadywać, czy będę mówił politycy i polityczki powinny się dogadywać, to jest mniej ważne niż to, żebym w ogóle miał skąd wziąć słowo polityczka. Niedługo będzie koniec części pierwszej tylko o feminatywach. W artykule, który właśnie wysłałem do takiego ważnego pisma, ale nie powiem jeszcze jakiego, bo nie wiem, czy mi go przyjmą, ja tam omawiam najważniejsze ostatnie takie duże monografie. Omawiam monografię Szpyry-Kozłowskiej sprzed 2 lat, omawiam monografię Małochy-Krupy, którą uważam za bardzo dobry tekst, choć z niektórymi rzeczami się nie zgadzam. Inne zdanie mam o słowniku nazw żeńskich, ale co innego. Omawiam też wielką pracę Grammatik und Ideologie, Feminisierungsstrategien im Russischen und Polnischen aus Sicht der Wissenschaft und Gesellschaft. To jest Scheller-Bolt, książka w Polsce mało znana, może dlatego, że ma 600 stron, a też powinniśmy ją czytać. No chciałem powiedzieć, że dzisiaj nie omówię. Tu są również dwie prace o neutratywach. Chcę powiedzieć, że niektórzy mówią, że feminatywy to niedługo będą w ogóle niepotrzebne, bo będziemy w epoce neutratywów, tak? Tak między innymi twierdzi Nasalski, którego artykuł ważny, bo to jest artykuł obrońcy tradycji, takiego obrońcy okopu Świętej Trójcy, można powiedzieć, omawiam też w tym swoim artykule. Otóż, że tak, że niedługo nie będzie o czym mówić, bo teraz ważniejsze będzie, czy ja jestem, nie czy jestem profesor czy profesorka, tylko czy jestem może to profesorko, albo to profesora, albo to profesoru, albo to profesorze, albo to profesorze, albo to profesoru dukatyw. Tak, wszystko można, albo czy jestem osobą profesorską, bo osobatyw też jest możliwy. Proszę Państwa, nie. To znaczy, jak się patrzy na stronę zaimki.pl, to jednak spór takiego tradycyjnego feminizmu ze środowiskami trans i spory tak zwanych terfów ze środowiskami trans nie przekładają się na język. Na razie ci, którzy promują określenie neutralne, nikt z nich nie mówi: nie walczmy o feminatywy. Przeciwnie, na stronie zaimki.pl, co opisała Gębka Wolak i Walkiewicz, feminatywy są witane radośnie i są opisane jako jedna z możliwości przełamania tej do tej pory dominacji form męskich. W związku z tym możemy też stosować feminatywy generycznie. Oczywiście neutratywy, o których nie ma oddzielnego slajdu, tylko dygresja, to nie jest język normatywny, nie mam co do tego wątpliwości. Oczywiście neutratywy to jest coś, co się dzieje w całej Europie. Jedna ze studentek napisała ładną pracę o porównaniu propozycji polskich i włoskich. Okazuje się, że Włosi zaadaptowali znak fonetyczny szwy, czyli to odwrócone małe e, i stosują je. Nie piszą studenci i studentę, tylko piszą student i wstawiają tam szwę. W tekstach publicznych. Oczywiście nie jest to zatwierdzone. Polityczka partii Podemos w Hiszpanii w czasie debaty o ustalaniu płci powiedziała po raz pierwszy nostros hijos, hijas e hijes. A jak wiadomo, języki romańskie mają tylko dwa rodzaje, więc jak powiedziała ihes, czyli nie wiadomo, czy synowie, czy córki, to jest w tej chwili w Hiszpanii, również w debatach parlamentarnych,
problem. No ale ani w hiszpańskim, gdzie trzeba było stworzyć nowy rodzaj, tak, bo nie ma rodzaju nijakiego, ani w polszczyźnie to na razie nie jest ogromny problem języka gazet głównego nurtu, tylko na razie są to takie próby, które ja witam z sympatią, ale bez jakiejś takiej akceptacji do poradnika edytorskiego. Przechodzę do drugiej części i będę się zastanawiał nad tym, czy mnie chodzi o inkluzywność, kiedy myślę o słowie na M, kiedy myślę o feminatywach, czy mnie chodzi o polityczną poprawność, jak zarzucają przeciwnicy, czy może jeszcze o co inne. Najpierw znowu, moje studentki i moi studenci, tak mówię, bo studentek jest więcej, zrobiły takie zadanie. Spojrzały na historię tworzenia się hasła polityczna poprawność w Wikipedii. Zachęcam Państwa wszystkich do tego, bo to jest bardzo dobra odtrutka na to, że ktoś powtarza, a ja jestem przeciwnikiem politycznej poprawności, koniec, kropka. To znaczy czego? Tego, że w 2003 roku pisano, że polityczną poprawnością jest zmiana kaleki na inwalidy, a później inwalidy na niepełnosprawnego. Z niepełnosprawnością jeszcze nie było. Czy może tego, że w 2008 roku był taki groch z kapustą, tak? Czy może tego, że Cyganie i Romowie, czy tego, że dzisiaj jako przykład politycznej poprawności jest odchodzenie, zwracam uwagę na aspekt niedokonany, od użycia określenia Murzyn. Ja się nie opieram na tym, co wikipedyści piszą o politycznej poprawności, tylko o tym, jakie przykłady przychodzą im do głowy, żeby o tym pisać. I zwracam uwagę, że to jest w historii bardzo zmienne i warto to zbadać, również socjologicznie. Kiedy pisaliśmy swój poradnik z panią profesor Lindę, to nazwaliśmy go językiem niedyskryminującym. Jest jeszcze inkluzywność. Ta inkluzywność to jest dobry termin, bo on się łączy z pojęciem grup. Inkluzywność, proszę Państwa, to jest włączanie różnych grup. Otóż ja się zajmuję tą częścią tak zwanej politycznej poprawności, która dotyczy tego, jak nazywamy bezpośrednio pewne grupy i jak te grupy się z tym czują. Oczywiście taki język społeczny i debaty społeczne to jest coś dużo szersze, tak? Nie zajmuję się Bożym Narodzeniem, ani obozem niemieckim i nazistowskim. Mało tego, uważam, że to, co się pisze powszechnie w, nie wiem, publicystyce, że zaczyna się od feminatywów, a potem nam zabiorą Boże Narodzenie, to jest jeden z przykładów takiego fabrykowania konsekwencji, jakby to napisał Schopenhauer, czyli sprowadzania do absurdu. Ale oczywiście, że te zmiany językowe społeczne to jest coś szerszego. Ja się na przykład zupełnie nie zajmuję tym, czy mamy mówić globalne ocieplenie, czy globalne przegrzanie, bo niektórzy twierdzą, że jak mówimy ocieplenie, to nam się dobrze kojarzy, w związku z tym trzeba zmienić język. Może trzeba, może nie trzeba, ale to nie dotyczy żadnej grupy, która czuje się stygmatyzowana albo skrzywdzona tym, że się mówi tak, a nie inaczej. W związku z tym ta część tak zwanej politycznej poprawności mnie na razie nie interesuje. To nie znaczy, że nie dotyczy. Była taka debata o tym, jak mówić o klimacie i jednym z właśnie tych było, nie mówmy globalne ocieplenie, bo to właśnie nie oddaje. No więc o czym chcę mówić? Chcę mówić o tym, że pewne grupy czują się niedobrze z obecnymi nazwami. I jak się te nazwy zmieniają? Najpierw taka oś gramatyczna. Na razie nie mówię o tym, czy to dobre, czy to złe, tylko o tym, jak to działa. Otóż zawsze twierdziłem, że język inkluzywny to w gruncie rzeczy to samo, co grzeczność, tylko na poziomie międzygrupowym. Teraz nie tylko ja tak twierdzę, jest więcej takich artykułów na ten temat. Przy czym ja traktuję grzeczność jako pewne zasady, jako pewną taką grę. Ja nie mówię, że grzeczność musi być absolutnie zawsze stuprocentowo prawdziwym podejściem do drugiej osoby. Nie, mówimy o tym, jakie tworzymy zasady, żeby się w ramach tych zasad poruszać w dyskursie. Paul Valéry był taki francuski aforysta. On napisał, co mi się bardzo podoba, że grzeczność to jest doskonale zorganizowana obojętność. Nawet jeśli tak jest, to dobrze, że jest tak zorganizowana.
Proszę Państwa, otóż język inkluzywny rządzi się taką zasadą pozornej niebezpośredniości, to znaczy odsuwa cechę stygmatyzującą stopniowo coraz bardziej składnioną. Tak jak grzeczność rządzi się taką zasadą, nie tylko w polszczyźnie, że mamy zakaz mówienia chcę, nie wolno, po hiszpańsku wolno, po turecku wolno, ale w większości języków nie wolno, tylko mamy mówić chciałbym, albo ich myślę, albo I would like, to znaczy przenoszę to z bezpośredniej sytuacji czasu teraźniejszego na tryb przypuszczający. Tak jak nie wskazuję palcem ty, tylko mówię w trzeciej osobie pan, albo udaję, że mówię do wielu osób, no to na podobnej zasadzie działa taka gramatyczna zasada, że najpierw był inwalida i tutaj cecha stygmatyzująca była nieodłączna od czasowników. Później się przeniosła na przymiotnik. Oczywiście to mogła być osoba niepełnosprawna, ale mógł to być student niepełnosprawny albo niepełnosprawny pisarz, tak? A teraz przenosi się na z niepełnosprawnością, czyli coraz dalej. No oczywiście to samo było po angielsku, było disabled, jest with disability. I ja oczywiście wiem, że inwalida znaczyło trochę co innego, że to jest trochę inne odniesienie. No i podobne rzeczy dzieją się ze słowem na M po polsku i z N-words po angielsku. Ktoś mnie kiedyś poprawił, że N-word to tylko nigger. Nieprawda, negro to też jest N-word, są różne N-word po angielsku. Dobrze, więc przestaliśmy kiedyś mówić, czy przestali Amerykanie mówić negro, choć jeszcze pastor King tak mówił, zaczęli mówić black, bo to przymiotnik, nawet jeżeli użyty rzeczownikowo. A potem mówią people of color czasem, tak? Czyli przenoszą to na przymiotnik. Ja nie wymieniam wszystkich możliwych tych gramatycznych modeli, ale tak to mniej więcej działa. W innych wypadkach zmienia się nie tylko gramatyczna część, gramatyczny wzór, ale zmienia się też odniesienie, tak? My rzadko teraz mówimy o homoseksualistach i gejach, dlatego że zwykle mówimy, że większość problemów dotyczy całej grupy i cała grupa o znacznie większym odniesieniu LGBT+ przejęła to odniesienie. Przy czym proszę uważać, LGBT+ to też jest przymiotnik dla mnie. Może być rzeczownik albo może być przymiotnik, bo osoba LGBT, no to LGBT jest przymiotnikiem. To też jest uprzymiotnikowienie. Zaraz będę tłumaczył, co to jest stygmatyzacja dla mnie, bo na razie patrzę na to formalnie. Tylko jedna uwaga, uwaga, uwaga. Feminatywy rządzą się odwrotną zasadą. Tam nie chodzi o to, żeby cechę przenieść jak najdalej, tylko żeby ją pokazać razem z rzeczownikiem. W związku z tym ta zasada, o której mówię, nie jest rzecz jasna w języku inkluzywnym zasadą ogólną. No ale kobiety są w ogóle taką szczególną grupą mniejszościową, bo są większością. Ale oczywiście doświadczają dyskryminacji, stygmatyzacji, to nie ulega wątpliwości, więc to, co się dzieje, mnie też nie dziwi. To teraz chcę powiedzieć, co to jest dla mnie stygmatyzacja i powiedzieć, jak próbuję to badać. I bardzo bym Państwa zachęcał, żeby mi Państwo pomogli w zrobieniu takich badań. Otóż, proszę Państwa, mówi się o dyskryminacji, mówi się o stygmatyzacji, mówi się o etykietowaniu. W tych artykułach Anny Cegieły jeszcze z etyki słowa było etykietowanie, stygmatyzacja, dyskryminacja. Ja nie wiem, co to jest etykietowanie, natomiast próbowałem technicznie pomóc sobie z tym, żeby uznać, co to jest stygmatyzacja. Otóż stygmatyzacja to jest właśnie niemożliwość odłączenia cechy, o której mówię, od powiedzenia czegokolwiek o danym człowieku, tak? W związku z tym, dlatego zamieniliśmy inwalidę na niepełnosprawnego, a potem na niepełnosprawnością, że łatwiej jest na główną pozycję składniową stawiać dowolne rzeczowniki osobowe. No i teraz zrobiłem takie ćwiczenie. W korpusie paralela, który jest ogólnie dostępny, poprosiłem, żeby w części polskiej wyszukać murzyn, a w części angielskiej wyszukać boy, man, guy i parę innych rzeczowników oznaczających po prostu mężczyznę. I potem sprawdziłem, ile kontekstów tłumaczeń na polski to są takie tłumaczenia, które zawierają w zdaniu słowo murzyn, ale w oryginale angielskim nie było ani negro, ani nigger, ani black, ani African, ani Afroamerican, ani colored, ani of color.
No i okazało się, że 23% aż tego jest. Tu jest przykład, ale nie z tego korpusu, tylko przykład z powieści Forsyta, opisywany ode mnie już, u mnie już 20 lat temu. Oryginał, his client was a skinny kid, a po polsku w celi siedział młody mąż. Żeby nie było wątpliwości, ja wiem, że na decyzję tłumacza wpływają różne rzeczy. Czy ta informacja jest gdzie indziej? W oryginale angielskim było, że ten człowiek był z czarnego getta. Black Ghetto było napisane i to wystarczyło, tak? No a tutaj tłumacz napisał, w celi siedział młody mąż. Więc oczywiście mogą być różne decyzje tłumacza, niepowtarzaniu, które sprawiają, że w oryginale angielskim w danym zdaniu tej informacji nie ma, a po polsku się pojawia. Niemniej, jeżeli tego jest aż 23%, to warto by się temu przyjrzeć i uznać, że mówienie o czarnym kolorze skóry, a szczególnie mówienie o czarnym kolorze skóry słowem murzyn, ma moc co najmniej stygmatyzującą. To znaczy, że jest coś takiego w tym słowie, że musimy go użyć, żeby nazwać człowieka, którego to dotyczy, i że nie powiemy, że student mnie minął na korytarzu, tylko że murzyn mnie minął na korytarzu. No, dzisiaj już może nie, ale tak to działało. Proszę Państwa, porównałem to z cyganem. Ja wiem, że dyskusja o cyganach i Romach jest dyskusją podobną, ale inną. Jest znacznie większy procent Romów, którzy chcą być cyganami, natomiast powtarzam, polskich Afrykanów, którzy chcą być murzynami, nie ma. A jeżeli ktoś kogoś znajdzie, to będzie rzeczywiście, no to będzie taki tokenizm, znalezienie czegoś w dużym zbiorze. No więc zrobiłem odpowiednie badanie dla cygana i wyszło mi, że tylko w 8% pojawia się po polsku cygan, a po angielsku nie ma ani Rom, ani gypsy, ani Roma, ani tam innych odpowiedników. No oczywiście, jeżeli po polsku pojawia się czarnoskóry, no to jest nowy przymiotnik czy rzeczownik i używany zwykle przez osoby, które używają go świadomie, w związku z tym nie użyją go, dodając informacje o tym w stosunku do oryginału angielskiego. Otóż to jest, proszę Państwa, mój pomysł na badanie stygmatyzacji. Dotyczy to nie tylko słowa na M, ale różnych słów. Ja badałem to prawie ręcznie, tak? Znaczy zapisywałem te wyniki z paraleli w Excelu, potem je zmieniałem, ta paralela przestała eksportować Excele, dość to było skomplikowane. Marzy mi się takie duże badanie, które sprawdza, jak to działa, że pewne nazwy osobowe mają taką moc stygmatyzującą, że tłumacz musi o nich mówić, że musi ich używać, bo myśli o tej cesze, mimo że w oryginale, w danym zdaniu i obok tej informacji nie ma. No dobrze, ale zacząłem mówić o stygmatyzacji, a przeskoczyłem slajd. Oczywiście no, nie mogę po 2 latach nie powiedzieć 2 słów o pewnej opinii. Ja nie będę o tej opinii mówił dużo. Napisano o tym, jak społeczeństwo zareagowało na tę opinię, dość dużo tekstów. 3 z nich tu przytaczam. Chcę też powiedzieć, że jeżeli patrzymy na ogólny obraz frekwencji słowa murzyn, to nic się nie zmieniło, tak? To jest frekwencja z frazeo, nic się nie zmieniło, nadal tego słowa jest dość dużo, przy czym, bo sprawdziłem to, jest go więcej dzisiaj w wykopie, czyli w takich komentarzach, a mniej w wiadomościach prasowych. To była dyskusja o tradycji, o języku i tradycji, więc ja sobie pozwolę zaznaczyć, że dla mnie tradycja to nie wszystko, co było, tylko wybór z tego, co było. I to jest cytat z Zimanda, tradycja to łachy i wyspy świadomości bezrefleksyjnie płynącej rzecza dziedzictwa. To my kształtujemy tradycję, tradycja to nie jest coś, co nas, że tak powiem, więzi i czemu mamy być niewolniczo wierni. Przechodzimy z powrotem do tego przykładu niżej, do naszej stygmatyzacji i mówimy, że w tekstach publicznych frekwencja słowa murzyn nie zmala, ale znaczna część wystąpień to mianownik liczby pojedynczej, który wcale nie nazywa ludzi, tylko ilustruje spór o to słowo murzyn. W Rzeczpospolitej forma liczby mnogiej murzyni do końca 2021 roku w mianowniku była tylko 6 razy, a czarnoskórzy 260 razy.
TVP Info, żeby wziąć odpowiednio 4 razy i 34 razy od przejęcia władzy w telewizji, znaczy od początku roku 2016. Sprawdziłem, słowo Murzyni, które miałoby nazywać po prostu osoby czarnoskóre czy Afrykanów, wystąpiło tam 4 razy. Czarnoskórzy, nie mówię Afroamerykanie, bo w rzeczywistości amerykańskiej inaczej piszemy, ale czarnoskórzy wystąpiło 34 razy. W związku z tym nadal twierdzę, że cała ta histeria i cały ten spór, który chyba więcej mówi o naszym podejściu do języka i tradycji naszym, to znaczy społeczeństwa, niż o samym słowie, że cały ten spór rozgorzał w sytuacji, kiedy po pierwsze od 6 lat w słowniku panu było napisane w użyciu o słowie, że słowo to jest dzisiaj uważane za obraźliwe. Nie przez wszystkich oczywiście, ale było to napisane, w związku z tym ja nie byłem pierwszy. I że cała ta historia dla mnie nieprzyjemna, nie po to występuję teraz, żeby mówić o tym, kto do mnie pisał jakie maile, którzy profesorowie wyzywali mnie do publicznej ekspiacji, a potem pisali, żeby to pozostało prywatne. Nie, zostawiam to. Na razie zwracam tylko uwagę, proszę Państwa, na poziomie frekwencji ogólnej nic nie ugraliśmy, my jako Rada Języka Polskiego. Natomiast na poziomie użycia tego słowa jako słowo oznaczające grupę, owszem tak, bo ono coraz rzadziej oznacza grupę w wiadomościach prasowych. Tu jest odnośnik, nie będę go otwierał, bo zakładam, że się spieszymy, do materiału z roku 2019, gdzie TVP Info poświęca bardzo dużo miejsca temu, że wiceprezydent Gdyni, dodam dla wyjaśnienia, że nie z tej, że nie z rządzącej partii, powiedział, murzyńskie dzieci rodzą się białe i z tego była cała. No i oczywiście wtedy TVP Info zrobiło wielki materiał, że nie powinniśmy mówić murzyni. Znaczy nie pisali tego wprost, ale przywoływali takie argumenty. To było rok wcześniej, zanim TVP Info i portal w polityce pokazywało czarnoskórego Polaka, który mówił, Murzyn nie obraża i wszystkie inne rzeczy. Ten proces trwał i nawiążę do tego pod koniec. Inkluzywność nie musi mieć barw politycznych i ja mam nadzieję, że będzie je miała coraz rzadziej, ale pozwólcie mi Państwo pokazać więcej przykładów. Zobaczę, jak jestem z czasem. Okej. Okay. Proszę Państwa, idziemy dalej. Idziemy dalej i mówimy, że w tej dyskusji o słowie na M, ale także o feminatywach, mamy takie argumenty, które pozwoliłem sobie wyróżnić. Oczywiście autorki artykułów, Marta Falkowska, Jadwiga Linde, wyróżniają inne postawy w sporze o to słowo. Natomiast ja wyróżniłem takie, nie będą nas obcy uczyć, jak mamy mówić, wrócę do tego. Oczywiście my nie mieliśmy kolonii, kobiety miała prawa wyborcze, nie karaliśmy homoseksualizmu. No można dodać w dyskusji o niepełnosprawnym, że nie zrzucaliśmy niepełnosprawnych ze skały jak wsparcie. Moi rodzice nie byli rasistami. To jest bardzo dobry argument, mówię to poważnie. Zmiany w języku nie powinny być wyrzutem sumienia. To prawda, nie byli. Nie rozmawiamy o przeszłości, mówimy o skojarzeniach w języku dzisiejszym. No, zaczyna się od X, a potem nam. Wreszcie inni też są prześladowani. No tak, ale większość jest w innej sytuacji. Dlaczego mamy szanować odczucia właśnie tej grupy? Dlaczego Niemcy, Włosi? No bo nie są mniejszością. Dlaczego Indianie, Inuici, zwani Eskimosami, rdzennymi Amerykanami? No dlatego, że nie stanowią istotnej mniejszości w Polsce, więc o nich nie dyskutujemy. Dlaczego nie szanują naszej wrażliwości i opowiadają Polish jokes? To jest też ulubiony argument. No, o czym innym mówimy? To jest taki whataboutyzm. O tym, że są dwie drogi walki ze stygmatyzacją, albo udane oczyszczenie słowa ze złych konotacji, tak jest z kobietą, tak jest z Żydem, albo odchodzenie słowa, albo odejście. Tak było z Rusinem, pederastą, cyganem, murzynem, pederastą, który kiedyś był prawie neutralny, jak najbardziej. Nie w słowniku, ale w użyciu jak najbardziej. W latach 50., 60. tak. Proszę Państwa, homoseksualista był bardzo naukowy. Pederasta był słowem podstawowym w dyskursie, nieuznawanym za obraźliwe.
No to teraz coś, na czym mi zależy i tego fragmentu nie skrócę, proszę Państwa. Mianowicie poprawność polityczna i te same argumenty przed 100 lat. Proszę Państwa, dwa tygodnie temu ukazał się w Wyborczej i Weekendowej duży artykuł Andrzeja Friszkego o Polsce i Ukrainie i między innymi Friszka napisał to, o czym i ja pisałem trochę wcześniej, że spór o nazwę ludu Rusini podzielił narody na dziesięcioleci. Polacy zwykle mówili o Rusinach, jakby nie przyjmując do wiadomości, że kształtują się szybko w nowoczesny naród. Słowo Rusini miało ich utrzymywać na poziomie grupy regionalnej. No i to jest wystąpienie posła Osypa Kofuta, typowy ukraiński życiorys, najpierw strzelcy Siczowi, później adwokat i poseł na Sejm RP, a zginął w Starobielsku w więzieniu etapowym w radzieckim. Nielojalnością jest nazywanie się Ukraińcem. Nazwa ta jest przecież urzędowo proskrybowana. Urzędnik nie może nazywać się Ukraińcem, musi nazywać się Rusinem. W szkole nakazuje się termin ruski. Ja wiem, że nie nakazywało się absolutnie, ale no to spójrzmy, czy było tak, że językoznawcy dopiero od końca XX wieku dyskutują o słowach i boją się politycznej poprawności przy tym, że jakieś słowo zaczyna wywoływać inne skojarzenia. 2007 i 2008 rok to dyskusja Nietzsche'a, Ułaszyna i Baudouina. No Ułaszyn, jak wiadomo, miał wielki temperament. Nietzsche pisze... Sprawa każdego narodu, żeby się nazywał jak chce, nie wynika prawo żądania przyjęcia tej nazwy przez innych. To zaznaczał Nietzsche, mówi, niech się na Ukraińcy nazywają Ukraińcami, choć niedawno sami się nazywali Rusinami, my nie. Przeciw przyjęciu tych nowych nazw przemawia nie tylko to, że są one Polakom zupełnie niepotrzebne, a któż inny ma rozstrzygać to zaznaczenie. Nie będą obce nam mówić, jak mamy swój język kształtować. Co pisał Ułaszyn? Proces przeszedł może by zupełnie spokojnie, gdyby nie Endecja. Zapytajmy więc, dlaczego tak drażni Ukraińców nieużywanie przez Polaków terminu Ukrainiec ukraiński. A oto dlatego, że nacjonaliści polscy z nazwy, której używają ukraińscy patrioci, drwili i drwią. No oczywiście, że ta nazwa, że ten spór też był uwikłany w jakieś spory polityczne. Ale ważne, kto wygrał. Zwyciężyła wrażliwość grupy, której to dotyczy, to znaczy Ukraińców. Nikt ich nie nazywa Rusinami, co najmniej od 1945 roku. Oczywiście przypominamy sobie spory o wy i na, o tym za chwilę. A Nietzsche, który tutaj argumentował, że ktoś inny ma rozstrzygać i nie będą nas obcy uczyć, to taka dygresja. Sam Nietzsche, kiedy był przewodniczącym Komitetu Ortograficznego Reformy z 1936 roku, to Stanisław Cywiński w broszurze Gwałt Ortograficzny, który protestował przeciw tej reformie, nazwał również tych, którzy ją wprowadzają, półcudzoziemcami, nie naszymi, no bo to był nic. Schoberowi się dostało. Schober później się tłumaczył, że jego dziadek to powstaniec styczniowy. Nie szkodzi, Schober się nazywał. Kleiner tam jeszcze był literaturoznawca, też został półcudzoziemcem w dyskusji o. Dobrze, no to spróbujmy podsumować różne kampanie o nazwy, które się na przestrzeni lat toczyły. Otóż na versus w Litwie od początku XX wieku Schober w swoim słowniku ortoepicznym jako podstawową dał nazwę w Litwie. O Ukrainie wtedy nie mówiono o przyimkach, ale o Litwie jak najbardziej. Później ten spór wrócił w latach 90. w stosunku do Litwy. Później rewolucja białoruska sprawiła, że dziennikarze zaczęli pisać w Białorusi, żeby podkreślać niezależność. Oczywiście tradycjonaliści i obrońcy tradycji mówili, ależ to bzdura, przecież język żyje własnym życiem i to nie jest w żaden sposób, użycie przyimka nie jest w żaden sposób podważaniem niepodległości. Nie jest, ale tak się składa, że tak jest odbierane i w niektórych sytuacjach warto odpuścić bez strachu, że to się skończy tym, że nam zabiorą Boże Narodzenie. No to, że jak gdyby społeczeństwo w dużym stopniu i dziennikarze odpuścili w wypadku w Ukrainie,
i że w prasie wielu opcji ta składnia się szerzy, jest przykładem tego, że ta zmiana może zajść i że nic nam się złego nie dzieje. Feminatywa to kampania zwycięska ze zmiennym szczęściem. Oczywiście nazwy niepełnosprawności są zwycięskie, one nie budzą takich emocji. Kampanie przegrane. No, przegrana jest kiedyś bardzo żywa i gwałtowna kampania na przełomie XIX i XX wieku przeciw składni PAN trzecioosobowej. Ja o tym pisałem w książce z 2006 roku, nie mam czasu, ale naprawdę były artykuły, były broszury na ten temat. Było wielu ludzi niegłupich, którzy ostrzegali nas przez składnią PAN. Być może pomógł w tym PRL, tak? Bo jak w latach 50. nas próbowano pozbawić składni PAN, no to wtedy było już to traktowane jako obrona tradycji. Oczywiście były też izolowane propozycje. Tak naprawdę w 1937 roku radca ambasady włoskiej napisał książkę Italia współczesna, w której zachęcał, żeby nie mówić Włochy, i naprawdę przynajmniej Polska Zbrojna przez rok nie pisała Włochy i Włoch, tylko Italia i Italczyk. Tak było. Ale ta kampania się skończyła inaczej. Sprawny inaczej był taki pomysł, myślę, że on od początku był żartobliwy, przykład na pomysł, który się nie udał. Kampanie w trakcie są takie, tak? Neutratywy, słowo na M, to też jest kampania w trakcie, co wynika z tego, co powiedziałem. No to tak, to jest, proszę Państwa, w Ukrainie i na Ukrainie, tak? Na Ukrainie jest fioletowe, czyli jest jej więcej, a na górze jest wykres, który pozornie nie ma z tym nic wspólnego. Mianowicie Rafał Górski i inni napisali wspaniałą książkę Zmiana w języku, w której zaproponowali sprowadzanie zmian językowych do takiego wykresu regresji logistycznej, który jest zawsze łagodny i miły. To znaczy wykres frekwencji słów bych i bym w XVI wieku byłby bardzo poszarpany, ale oni wpadli na taki pomysł, że w każdym miejscu tego wykresu jest proporcja formy nowej do proporcji formy starej i z tego wychodzą takie ładne wykresy, że każda zmiana w języku ma mniej więcej taki wykres. I ja nie zrobiłem takiej zmiany ani dla Murzyna za wcześnie, ani dla w Ukrainie, ale gdybym ją robił, to też bym miał taki wykres, bo to by było porównanie frekwencji. Chcę powiedzieć, że łatwo jest być mądrym po szkodzie i powiedzieć, okej, mówimy w Ukrainie wtedy, kiedy jesteśmy już tutaj. Trochę trudniej i wymaga to, ja nie mówię odwagi, ale przynajmniej orientacji w tekstach, żeby mówić o tym wcześniej. Bo to, że ja się zaangażowałem w kilka sporów, pozostając jednocześnie aspektologiem z wyboru, naprawdę nie wynika z tego, że mam wyjątkowe podejście społeczne, tylko wynika z tego, że patrzyłem na historię języka polskiego i próba przekonania mnie, że zła polityczna poprawność i spory o słowa to są lata 90., no skończy się tym, że pokażę dane sprzed wojny ze sporów o to samo, o te same kwestie. To jest proces naturalny. Owszem, zmiany w języku zachodzą naturalnie, ale nie jest niczym niezwykłym, że się o nie spieramy. No to są propozycje pozytywne. Najpierw co zbadać? Co zbadać, proszę Państwa? Zaproponować nazwy feminatywne tam, gdzie ich nie ma. Nie trzeba szukać dla profesora, jest profesorka i profesora. Ale ja na przykład nie wiem, co zrobić z członkinią plemienia Majów, którą odkopią gdzieś w Peru. Po prostu nie wiem, no chyba nie Majka. Co zrobić z kobietą z narodu Szerpów? Co do Inków, jest propozycja inkaska, no ale nie jest to najlepsza propozycja. No coś tu trzeba jeszcze przejrzeć ten słownik i coś zaproponować, oczywiście nie w formie nakazowej, używajcie tego zawsze, ale jeżeli już chcecie używać, to spróbujcie. Dwa, zbadać częstość feminatywów w dawnych tekstach, bo dane słownikowe nie wystarczają. To, że gościni znaleziono w słowniku warszawskim, to nie znaczy, że ta forma była używana. Nie ma jej w XIX wieku, nie ma jej w XVII wieku ani razu. Owszem, była gościa. Czy mam coś przeciwko gościni dzisiaj? Nie mam nic, tylko nie mówmy, że wracamy do gościni. Nie wracamy do niej. Stworzyliśmy. W badaniach interpretacji maskulinów uwzględnić kontekst i referencje, opisać referencjalny potencjał, o tym już mówiłem. Wreszcie opisać dzieje projektów inkluzywnych i reform językowych w polszczyźnie od wieków.
a szczególnie dokładnie po 1989 roku. Druga część propozycji pozytywnych to już nie badania, tylko propozycje. To jest przedostatni slajd. I chciałbym, żeby takie kilka punktów było taką podstawą do zgody, tak? Do rozmów o następnych zmianach. Język rozwija się naturalnie, ale do niektórych zmian prowadzą debaty społeczne. Nie jest to zjawisko nowe. Jeśli propozycję zgłasza istotna część grupy mniejszościowej, większość powinna być gotowa do zmiany, którą z kolei mniejszość powinna zaakceptować, nawet jeżeli nie jest to zmiana całkowita. To jest koncepcja znaku empatii. Nie musimy od razu wprowadzać feminatywów wszystkich. To jest kwestia znaku empatii, żeby pokazać słuchającym kobietom, że o nich też to jest. Pokazać im wtedy, kiedy pierwszy raz powiem, że witam słuchaczki i słuchacze. A potem, ja nie mam z tym problemu, że mówię językoznawcy. Zmiany dotyczą przede wszystkim języka publicznego. Nie należy ich forsować w komunikacji prywatnej, potocznej i nie należy również wyolbrzymiać tego, że zabronią nam mówić jak chcemy. Nie, proszę Państwa, to dotyczy tego, jak o pewnych grupach piszemy, pisząc artykuł prasowy, albo jak mówimy w szkole, a użycie słowa murzyn w szkole zostało już przez socjologów opisane 100 razy i ono naprawdę wywołuje płacz dzieciaków. Dobrze. Poszczególne osoby z grupy mogą oczywiście nie akceptować zmian w stosunku do siebie. Kobieta może nie chcieć być polityczką. Mówiłem już o tym, to jest kwestia rozłożenia akcentów, to było na którymś slajdzie. Zmiany dostosowuje język do dzisiejszej sytuacji, skojarzeń, konotacji. Nie rozpatrujemy historycznych win. Nie traktuję własnych rodziców, dziadków, tudzież moich starszych znajomych, szczególnie starszych, jako, nie wiem, seksistów, rasistów i wszystkich innych. Współczesne zmiany szybko się dezaktualizują, niestety, tak? O czym wiemy z Jadwigą Lindę i Mirosławem Bańko, kiedy nam zwrócono uwagę, że transseksualne to było ok 3 lata temu, ale 2 lata temu już nie było ok. No dobrze, ponieważ w ogóle mówimy o sprawach, które zmieniają się szybko, a nie byliśmy specjalistami, przyjęliśmy to pouczenie i wprowadziliśmy zmianę w poradniku. Nie widzę w tym problemu. Wreszcie, celem zmian inkluzywnych jest zwiększenie empatii wobec pewnych grup, a nie zmniejszenie wobec innych. W związku z tym, jeżeli mówimy o języku, który nam się łatwiej porozumieć, to mimo że forma proszę księdza jest historycznie uprzywilejowująca, to nie wylewajmy jej, że tak powiem, z kąpielą, ponieważ to już jest walka językowa i to nie jest zwiększenie empatii wobec pewnej grupy, która czuje się źle, tylko odebranie jakiejś grupie czegoś, co ma. Nawet jeżeli to, co ma, jest uprzywilejujące. O grzechach Kościoła, które są niewątpliwe, o, nie wiem, pedofilii, o wszystkim można rozmawiać i trzeba rozmawiać. Natomiast, no, powtarzam zawsze, osoby w moim wieku, które zwracają się do księdza, proszę pana, no, że tak powiem, stosują taki no, rodzaj walki. Tak? Co innego młodzież, bo być może to się zmieni. Ostatni punkt. Zmiany inkluzywne w języku nie muszą mieć barw politycznych, światopoglądowych, ani ideologicznych. I tu przypominam, duży udział feminatywów w przemówieniach polityków i polityczek wszystkich opcji. Porównaj słynne Polki i Polacy. Powtarzam się, Janusz Korwin-Mikke jako promotor feminatywów. Splitting w podręcznikach do religii, koledzy i koleżanki. Słowa murzyn unikały od kilku lat media prawicowe i lewicowe, ale te pierwsze zaczęły go bronić. Fakt. Po wybuchu wojny w Ukrainie tego przyimka używają coraz częściej media wszystkich nurtów. A więc może nadszedł już czas, żeby te same środowiska, które straszą polityczną poprawnością, ale jednocześnie akceptują pojedyncze zmiany, które się na tę straszną polityczną poprawność składają, spojrzały na te zmiany w oderwaniu i spróbowały powiedzieć, okej, no może tak. Mam jeszcze dużo materiałów związanych z
właśnie ze sprawą Murzyna i z moją opinią i z tym, jak o niej pisano, z tym, co o mnie pisano, ale zakładam, że lepiej, jeżeli sobie trochę porozmawiamy. W związku z tym ja może puszczę tę prezentację w tej chwili mogę dać załącznik do czata, czy nie? Do czatu, czy nie? Wydaje mi się, że spokojnie, tak. To jeżeli mogę, to dam Państwu tę prezentację, no i przestanę mówić. Ja mam jeszcze materiału sporo, tak, ale wolę, żebyśmy troszkę porozmawiali. Dziękuję bardzo, zatrzymuję udostępnianie i najpierw przeczytam czat, bo tam może być sporo rzeczy.